Nepal. Nepal też disował Białasa. Zarówno utwór, jak i teledysk zostały zrealizowane podczas przepustki ze szpitala psychiatrycznego. Typy po 18 lat kurwa w psychiatryku siedzą. Nawet nie wiem, ile on ma lat. Więc albo artyści kurwa się źle prowadzą i z tego wynikają później ich problemy psychiczne, albo są jakoś kurwa wszechstronnie uwrażliwieni na rzeczy, które się dzieją dookoła i rzeczywistość ich przygniata. Damn, son, where'd you find this? This is a certified hood classic. Nie jestem tu sam, mam zioma, co mi robi bity. Uciekłem ze SBM-u, no bo dotykałem ciby. Kiedyś oglądałem gremu, dzisiaj zwiedzam psychiatryki. Tyle papy w tym burdelu, żyję tylko dla muzyki. Ja nie jestem tu sam, mam zioma, co mi robi bity. Uciekłem ze SBM-u, no bo dotykałem ciby. Kiedyś oglądałem gremu, dzisiaj zwiedzam psychiatryki. Tyle papy w tym burdelu, żyję tylko dla muzyki. Raperzy szukają rozgłosu, a nie potrafią dobrze pisać numeru. Ja potrzebowałem sosu, a teraz to zmagam się ze schizofrenią. Gdy moje numery były wstrzymywane, chciałem się nagrywać kamerą. Co? Nie gadałem o tym z Solarem, bo bałem się siebie i kurwa wszystkiego, jak jechania windą na trzecie piętro. Nikt nie pomoże, a wcale nie lekko. Stoję na scenie, lecę w TVN-ie i macham do babci połamaną ręką. Wszystko to po to, żeby mieć nadzieję, że już niedługo nie będę marionetką. Grube kieszenie, a u mnie wpływ lekko. Dobre jedzenie, kebaby na cienku. Byłem na chacie o maty, ma wypchane cztery szafy. Gdzie? Nie starczało do wypłaty mnie. Nazwał bardzo nikumaty, zjeb. Przy swoich najlepszych kumplach widziałem w nim przyjaciela. No kurwa, kiedyś to była dla mamy laurka. Tam tylko trawa i wódka. Trawa i... Nie jestem tu sam, mam zioma, co mi robi bity. Uciekłem ze SBM-u, no bo dotykałem ciby. Kiedyś oglądałem bremu, dzisiaj zwiedzam psychiatryki. Tyle papy w tym burdelu, żyję. Oddaliłem się od taty, to jedyny rodzic, co chciał trochę zadbać o mnie. Po imprezach nastolatka i bledo, i siarka ściągami zębami spodnie. Ja latałem w chmurach, poznałem przyjaciół, co mi najebali, jak straciłem forsę. Teraz biorę reagile i kary prazyne i benzo i Chorąży przesyła 9 zł i 75 groszy. Ciekawe, że wychodzi ich drama, jak akurat w Stanach jest diss z Kendrick Lamar z Drake'a, czyżby ustawione? Tak, wszystko jest ustawione. Kiedyś miałem na to chwilę, a dziś tylko myślę, co zrobić, żeby było dobrze. Zioma ma w kieszeni sztylet, już długa, za chwilę jestem na oddziale i kończę. Piszę numer jak jubilek, który daje złoto na tacy dla ludzi. Weź to obejrzyj, to się nie nudzi. Cztery panienki, każda to fanka, każda obrodzi. Nie dzwonię do tatka, mam trochę ludzi, którzy mają kwas. Chcą mi go wcisnąć prawie, że do gardła. Nawet już nie wiem, jak napisać tak. WWA niszczy mi głowę, ej, znowu nie zamykam człowiek. Ej, 20 koła na głowę, ej, nikt mi chyba nie odpowie już. Ej, WWA niszczy mi głowę, zamykam człowiek. Ej, 20 koła na głowę. Topka, dotykałem ją po cipie, która była mokra. Mieszkałem z moim ziomalem i zapierdalałem, żeby tylko w końcu coś dostać. Ja nigdy nie umrę z głodu, bo mam do tego 1001 powodów. 1000 błahych i niepotrzebnych powodów. Ten jeden to, żeby nie umierać z głodu. Mata i BDS i Białas i Solar. Dziękuję, ale nie podołam, bo nie jestem dziwką, co zakrywa słowa. Jak to nie jest hip-hop, to lubię łajdziora. Bang, 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 bang. Nie lubię łajdziora. Bang, 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 bang. Nie lubię łajdziora. Nie jestem tu sam, mam zioma, co mi robi bity. Uciekłem ze SBM-u, no bo dotykałem cipy. Kiedyś oglądałem bremu, dzisiaj zwiedzam psychiatryki. Wszystko po swojemu, robię życie dla muzyki. Bo nie jestem tu sam, mam zioma, co mi robi bity. No i to jest właśnie problem. Zobaczcie, że każda osoba, która zwycięsko obcuje z waginą kobiecą, coś kurwa jej w życiu potem nie idzie, nie? No. Ale ja akurat mam pozytywne zdanie o tej piosence. To jest chyba kurwa pierwsza słuchalna piosenka, którą słyszę od tego zioma, nie? Być może nie słyszałem wszystkich, nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa, kurwa. Raczej dałbym sobie rękę uciąć, że nawet kurwa połowy nie słyszałem, nie? No. No to na pewno jest chyba jego z tych, których ja słyszałem, to jest by far jego najlepszy kawałek. Bo tak jak słyszałem jakieś inne, to mówię, ja pierdolę, co to kurwa jest, nie? A tu nawet nie miałem takiego, to bym powiedział nawet, że jest dobre. Powodzenia, młody kuruj się i spełniaj marzenie, SBM Label. No i co? Po raz pierwszy słyszałem, że faktycznie potrafisz nawijać i pisać, props. Ta nauczycielka miała rację, rap rozpierdoli ci życie. I teraz nie pewnie imponowałeś. Tak, końcówka potężna.
Ich pani wneta wpisze nypel, a ona żera i rozpierdoli życie. Jak widać na załączonym obrazku, czasami lepiej słuchać nauczycieli niż idoli raperów. No. Ta, no mega zabawne, no. To rzeczywiście trzeba było spamać. Zobacz komentarze, zobacz jak napisali, o kurwa. No. Ja chcę, żyję. Ciągle życie szybkie jak, ciągle zmieniam lewy pas. Ona patrzy na mnie